Siemanko, no więc jak widzicie, jakiś tam progresik jest ogólnie. To nagranie będzie trochę chaotyczne, jako że jest to zlepek takich ujęć z przeciągu tam kilku miesięcy. No bo wiecie, jak to jest tu. Była godzinka czasu wolnego, tam parę minut, w jakiś tam dzień następne parę minut i to tak się kleiło w całość. Także co, zapraszam do oglądania. W ostatnim nagraniu zrobiliśmy sobie tutaj układ tego przedniego interkulera. Jedyne co zostało z nim zrobić, to nałożyć jakąś na niego powłokę oraz wspawać jeszcze jedną flanszę, mianowicie do czujnika ciśnienia do ładowania, czyli tak zwanego map sensora. Będzie on wspawany gdzieś tutaj w tą rurę tam od tyłu oraz wspawać jeszcze klapę tutaj do gaszenia awaryjnego. I cały ten układ będzie w pełni gotowy. Robiliśmy tak samo montaż tej turbosprężarki. Jest to 2260 turbosprężarka z Audi Q7. Tam mamy muszlę gorącą, która zostaje w takiej pozycji. Muszla zimna z korem została zdemontowana, jako że dzisiaj zajmiemy się zrobieniem spływu oleju z tej turbosprężarki i zasilaniem oleju do tej turbosprężarki. Ogólnie obydwie złączki są od spodu tej turbosprężarki, dlatego są potrzebne dodatkowe elementy. Fabryczne zasilanie oleju do starej turbosprężarki, która tu była, wygląda tak, czyli tutaj mamy taką złączkę na O-ringu. I wszystko by było spoko i łatwe do wykonania, gdyby tutaj nie ten taki malutki kolektorek z dwoma czujnikami ciśnienia, no które by pasowało jednak zachować, żeby wiedzieć, czy to ciśnienie rzeczywiście jest, czy nie. Także musimy to jakoś zmodyfikować albo zrobić całkowicie nowy. Tutaj mam jakieś części już, które powiedzmy sobie dobrałem, żeby to wszystko zrobić. Mamy flanszę, żeby przykręcić razem z uszczeleczką i kruciec spływowy. Tutaj mamy jakieś złączki, przewód teflonowy AN4 w oplocie stalowym, tutaj też jakieś złączki i wkrętki oraz stary spływ oleju, który będziemy też wykorzystywać, żeby to jakoś tam połączyć z blokiem silnika. Także co? Tutaj biorę się za pierwsze co. Obetnę tutaj ten kawałek, bo on tak czy tak musi stąd zniknąć. Spróbuję zamontować ten kawałek, co zostanie, z powrotem na samochód, jako że to zasilanie jest brane tam z podstawy filtra oleju na dole. Zresztą to Wam później pokażę, jak już to, powiedzmy, przyłożę. I zobaczymy, czy w ogóle mogę to w jakiś sposób wykorzystać, czy muszę robić od podstaw, ale to zaraz Wam pokażę. Dobra, nie jest źle, bo ta część oryginalnego przewodu, która tam jest wpięta w tą podstawę, normalnie tutaj sobie pasuje i będę ją nawet mógł przykręcić w oryginalny punkt. I tutaj tak, jeśli chodzi o dostęp do dolotu, to też będzie dało się dorobić rurę do dolotu, także w takiej pozycji normalnie ten kolektorek tu zostanie, czyli odpada już dorabianie przewodów i wtyczek do tych dwóch czujniczków. Czyli co? Będę mógł sobie tam dospawać do końca, na końcu taką złączkę do tego przewodu AN4. Może od tej strony będzie lepiej widać, bo tutaj obciąłem ten przewód. I na końcu będę chciał po prostu to dospawać i będę już przykręcał przewód elastyczny. Tylko teraz tak, będzie kilka niedogodności. Mianowicie, bo jeśli chodzi o tą flanszę od spodu, no to otwór do zasilania oleju to jest ta przednia dziurka, czyli ta złączka będzie musiała iść w takiej pozycji, skierowana po prostu jakby w tą stronę, a nie na tył. I teraz tak, jakby się dało to skierować na tył, to wtedy jest szansa, że ten przewód mógłby po prostu robić taką malutką pętelkę i się tam łączyć. Ale jako że jest naprzód i tam nie przejdę już pomiędzy spływem oleju, także ten przewód będzie musiał iść tak trochę naokoło i dopiero tutaj. Jak to będzie wyglądało? No nie wiem. Myślę, że uda się to zrobić jakoś estetycznie. Tym bardziej, że tutaj mamy jakieś uchwyty czy coś, to się zrobi jakiś spornik do przewodu i będzie sobie szedł naokoło. Tylko należy pamiętać jeszcze o tym, że tutaj jeszcze musi iść grucha tak zwana do sterowania doładowaniem. Oryginalnie tutaj było elektroniczne sterowanie turbosprężarką, ale zostawiamy tutaj to pneumatyczne. Czyli co? Jeśli grucha jest wciągnięta, wtedy mamy pełne doładowanie. Jeśli jest wysunięta tak jak teraz, to jest minimalne doładowanie, czy tam brak doładowania. I to by nam się zgadzało z tutaj z tą turbosprężarką.
jako że mamy tak samo, czyli jeśli to podciągniemy, to łopatki tam się ustawiają na wirnik tak, żeby turbosprężarka się napędzała i gdy jest na dół, to po prostu spaliny omijają jakby wirnik. Zresztą to zresztą Wam pokażę, jak ściągnę to jeszcze raz z powrotem, jako że no tą gruchę już muszę w sumie montować gdzieś teraz, już muszę o tym pomyśleć, jako że to też zadecyduje o tym, jak ten przewód tam sobie puszczę, no bo ta grucha będzie gdzieś tutaj, tak powiedzmy, gdzieś pewnie w takiej pozycji, czyli gdzieś blisko ściany grodziowej. Dobra, to co? Ja tutaj kombinuję dalej i zaraz Wam pokażę, co tutaj dalej wyszło. Dobra, tutaj już ta złączka wspawana, to jeszcze jak mi teraz ostygnie, to czyszczę to dokładnie tam dalej i psiknę to z powrotem na czarny mat, tak żeby ładnie to wyglądało, już było gotowe powiedzmy do montażu. Te czujniki co tam były, no to mamy tradycyjny czujnik ciśnienia oleju i drugi czujniczek to był czujnik temperatury oleju. Wracając jeszcze do samego turbo i tej gruchy, to nie wiem, czy ta grucha nie będzie musiała być zamocowana jednak nie od góry, czyli tutaj, tylko jakoś od dołu, jeśli jest na to miejsce, bo tak na szybkiego powiedziałem, że jest w tym samym kierunku, a jest chyba na odwrót, w sensie, że jak jest w tym kierunku, to prowadnice są ustawione tak, żeby jak najszybciej się wirnik kręcił, czyli mamy większe doładowanie, a tak się otwierają bardziej i wirnik będzie zwalniał. Także nie wiem, czy jak zamontuję tak gruchę, czy nie będzie problematyczne to później, żeby wystroić, no bo będziemy mieli lampę jakby na odwrót. Ewentualnie musimy ją zamontować od spodu lub trzecia opcja to jest po prostu grucha taka, tylko nie na podciśnienie, tylko na nadciśnienie, takie jak na przykład w 1.8 turbo i zrobić normalnie zewnętrzne sterowanie doładowaniem, jakiś boost controller fajny zewnętrzny na przykład założyć. Pomyślę, bo może być to niegłupie rozwiązanie. Ale to dobra, jak coś wymyślę więcej, jak podejmę decyzję, to Wam jeszcze pokażę. Tutaj jeszcze muszę pomyśleć, bo tutaj mamy ten port tam na czujnik temperatury spalin na EGT. EGT by się tutaj przydało, ale tu będę musiał zrobić trochę miejsca, bo tu jest trochę ciasno koło tej rurki, także będę musiał to jakoś odgiąć. A te rurki chyba zrobię tak, że może zrobię jakąś zakładkę, żeby one były razem łączone i jakiś sporniczek, żeby to po prostu nie latało, bo, no bo jednak musi to być jakoś podparte. Ale to też muszę pomyśleć jeszcze, jak to zrobić, żeby to było jak najskuteczniej wykonane. Także co, ja myślę dalej i działam dalej i będę Was na bieżąco informował. Dobra, tutaj w międzyczasie jeszcze wspawałem do tej rurki przed kolektorem sącym, co idzie, tą flanszę od map sensora, o której wcześniej mówiłem. Tutaj macie spoiwo koło spoiwa, jako że ta flansza, ona wcześniej już była wspawana w inną rurkę. Mianowicie tutaj jest ta druga rureczka, jak widzicie, po prostu na szybko wycięte i tutaj wspawane, tam wycięta dziurka. I tak zostaje, tutaj ta rureczka sobie wchodzi tak jak była, powiedzmy, także na szybkiego Wam pokażę, jak to będzie. Także co, rureczka tak i tutaj map sensor będzie od tyłu, jako że tam jest wiązeczka,
I tutaj mamy map sensora, czyli tam czujnik ciśnienia do ładowania. Będzie sobie wchodził tutaj. I w sumie tyle. A jeszcze w między tym innym czasie wyciągnąłem wtryskiwacze. Jak widzicie. Także wszystko jest rozebrane. A to dlatego, że te wtryski na poprzednim zestawie, czyli no od czasu jak były wsadzone nowe końcówki, to jeździło tam chyba miało 220 koni i 460 albo 470 newtonów i turbosprężarka była wymaksowana, także ten samochód dość sobie przykopcał i wszystko jeździło, ale zaczęło coraz ciężej odpalać. Zrobiłem test przelewów, jeden wtryskiwacz tragedia, drugi tak powiedzmy też nie za ciekawie, a reszta tam powiedzmy w normie. Także decyzja poszła, że pójdą następne nowe końcóweczki. Takie same jak wcześniej, czyli 150P784, czyli Ski 29TD, tylko z innego źródła. Dobra, tutaj teraz tak, jeśli chodzi o EGT, udało się to wkręcić i jakoś to tutaj powiedzmy sobie pasuje, jest miejsce od tej rurki wodnej, także tutaj to spoko. Teraz tak, jeśli chodzi o spływ oleju, to tutaj jest kawałek tego starego spływu oleju obcięty lekko po skosie, żeby minął się z rurką od wody. I tutaj przy korze mamy tą flanszę, kruciec od spływu oleju obcięty o dwa tutaj te stopnie, bo wchodził centralnie na tą rurkę od wody i wklejony już jest na kleju do gwintów, żeby to nie przeciekało. Także co, to w sumie już przykręcę tutaj na stałe z uszczeleczką i będzie trzeba było tylko dorobić kawałek wężyka, żeby po prostu połączyć to z tutaj z tym kawałkiem przewodu i spływ oleju byłby gotowy i wtedy będę mógł się zabrać za zasilanie oleju. Tutaj nie wiem, czy wam to pokazywałem, czy nie, ale lekko zmodyfikowany przewód zasilający, tutaj dospawany pod AN fitting i to będzie sobie tam fajnie pasowało. Tutaj co do tej flanszy od map sensora, to map sensor już jest zamontowany. Jest on sobie tutaj w tym miejscu, wszystko pasuje, nic nie zawadza, także to zostaje. Dobra, także co, ja kręcę dalej i zaraz wam pokażę dalsze postępy. Dobra, tutaj jeszcze jest coś takiego dokręcone. Ta przejściówka, żeby dokręcić fitting AN, tylko trzeba było go tam troszkę przyszlifować, bo jest bardzo ciasno pomiędzy spływem a zasilaniem oleju. I tutaj już powinno być fajnie dać się zamontować przewód hydrauliczny do zasilania oleju, tylko muszę tutaj zarobić końcóweczki i przewód teflonowy w oplocie z nierdzewki. Także co, montuję turbo, kończę ten spływ i zaraz będę próbował z tym zasilaniem oleju. No więc tak, spływ oleju tam zrobiony, nie wiem ile tam widać, ale ogólnie tam jest dość ciasno, ale jakoś to wszystko tam pasuje. Teraz tak, zasilanie oleju, tam już jest wkręcone, sobie idzie tutaj i jest przykręcone normalnie do punktu, gdzie było to oryginalnie, czyli tutaj do kolektora i tutaj już mamy fajnie wyjście, żeby przykręcić resztę przewodu. Tutaj mamy taki kawałek gwintu, żeby założyć tutaj wspornik pod przewody paliwowe. Tu musiałem troszkę uciąć muszli turbosprężarki, jako że ona wystawała i uderzała o ten wspornik, że trzeba było to przyciąć i zaczyna to jakoś wyglądać. Także co, teraz chyba dorobię przewód olejowy i go przykręcę tam do tego AN fittingu albo zabiorę się za zamontowanie gruchy do geometrii, jedno z dwóch, także zaraz zobaczycie dalej. Dobra, wziąłem się jednak najpierw za sterowanie turbosprężarką i ogólnie tak, jeśli chodzi o modyfikacje, jakie tu trzeba było zrobić, to tylko wyregulować powiedzmy tą wajchę, żeby była trochę krótsza. I tutaj macie taką osłonę termiczną i ona normalnie była
powiedzmy tutaj na prawą stronę i wtedy ten kruciec od podciśnienia wychodził w ścianę grodziową, co było trochę nie za bardzo, także obrócimy to tak. Przełożyłem tą osłonę termiczną, żeby nadal było od strony muszli gorącej, czyli żeby po prostu spełniała swoje zadanie. I teraz tak, drugą modyfikacją to tutaj te punkty montażowe, gdzie normalnie był elektroniczny ten wastegate, są powiedzmy w tej samej pozycji, ale rozstaw pomiędzy śrubkami jest troszeczkę inny. Także tutaj były otwory wcześniej szósteczki, tak jak tutaj. Trzeba było to rozwiercić na dziesiątki, że po prostu otwory były powiedzmy takie jakby pływające i teraz normalnie da się to przykręcić. Także co, skręcam to w całość i montuję. A jeśli chodzi o działanie tego, jako że powiedzmy no tutaj tej turbosprężarce będzie to działało na odwrót, czyli normalnie jak przy starej turbosprężarce, tak jak teraz, jak jest ten pręt wysunięty, czyli nie ma podciśnienia, to nie było doładowania. W momencie, gdy dacie tutaj podciśnienie, to się wciąga, to geometria ustawiała się w pozycji, żeby dawała pełne doładowanie. Tutaj jest to na odwrót, czyli tak jak teraz jest na dole, czyli krucha jest niezaciągnięta, to macie doładowanie, a jeśli się wciągnie, to doładowanie będzie znikało. I żeby to działało prawidłowo, to po prostu w oprogramowaniu będzie trzeba było trochę mapkę sterowania odwrócić i zobaczymy, jak to będzie działało. Jeśli będzie spoko, to tak zostanie. Jeśli nie, to wtedy będę coś kombinował w przyszłości, żeby jakoś inaczej to zrobić albo zastosować po prostu inną gruchę. Także co, składam to i zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało i bierzemy się wtedy za linię zasilania oleju do turbosprężarki. Dobra, teraz tak, tutaj mamy ten przewód teflonowy w oplocie stalowym i ten fitting, tą skrętkę. I teraz tak, to się składa z trzech części, mianowicie macie tak, nakręteczkę, którą zakładacie na przewód, później macie taką tulejkę, to jest chyba aluminium. Ta tulejka ma iść tutaj na przewód teflonowy, ją zakładacie, ma być pod oplotem z nierdzewki i później wpychacie to do środka, czyli wiecie, o co chodzi. Tutaj będzie to tak, że to będzie wsadzone, tulejka na tym i ta nakrętka ściska tą aluminiową tulejkę, przez co ona się zagniata na przewodzie i to ma być wtedy szczelne. Także co, ja to zarobię i zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Także co, tutaj tulejka założona, wciśnięte do środka. Teraz to przeciągamy tu, zakręcamy to i gotowe. I przewód w oplocie stalowym gotowy do montażu. Dobra, zasilanie oleju podpięte, ale to będzie trzeba było troszeczkę zmienić, jako że te fittingi, przez to, że są proste, to ta linia no trochę za bardzo idzie w ten tutaj ten oil housing, przez co to będzie z czasem się tam wycierało, jest pod dziwnym kątem, tak samo tutaj trochę. Także będę musiał zamówić takie same fittingi, tylko powiedzmy tam pod kątem 30 albo 45 stopni, żeby ta linia fajnie się tutaj wyprofilowała i żeby tu się też fajnie wyprofilowało i szło to wzdłuż. Na razie zostaje to tak, będzie to działało, ale będę musiał to zamówić i po prostu wykonać linię jeszcze raz. Nie? Przewód użyję ten sam, tylko po prostu inne złączki zamontuję. Także co, teraz podpinam paliwko z powrotem, czyli tu przewody, tutaj te wszystkie rurki i co, świeży olej, świeży filtr i próba odpalenia na razie bez downpipe'a, bo co zostanie później, to jeszcze zrobić downpipe i zaślepić tam tą dziurę fabrycznie po EGR-ze i zostanie tylko dolot i wtedy strojenie. No ale to jeszcze chwilkę zejdzie. Tym bardziej, że jeszcze oprócz silnika trzeba założyć tutaj tą chłodniczkę wspomagania, jako że to jeszcze nie jest gotowe. Ale to na bieżąco będę Wam wszystko pokazywał. Także co, teraz układ paliwowy i działamy dalej. No więc co, w miarę wszystko złożone w jeden kawałek. Dolot na razie poszedł stary, tak w celach przepalenia tego. Wszystkie rurki poprzykręcane, odpowietrzone. Tylko tak jak mówię, nie ma jeszcze wydechu i tam parę rzeczy do poprawek. Także co, przepalmy to.
Dobra, nie ma co smrodzić. Także co, w tym nagraniu będzie chyba na tyle. I w następnym odcineczku sobie zrobimy układ wydechowy, to wspomaganie i będziemy składać cały przód i jakieś pewnie strojenie. Także co, do następnego. Na razie, cześć.